Witam, z tej strony Nightshade, a to jest Fallen Request na The Rejected Ones, rozdział pierwszy, odrzuceni. Rok 96 po pierwszej bitwie w Canterlot. Krzyk kucyka niósł się echem przez wąski korytarze stajni 118. Krzyk pełen bólu, rozpaczy i bezradności zdawał się być ignorowany przez mieszkańców schronu. 18-letni kucyk, do którego należał głos, miał na imię Dee. Był to szary pegaz o grzybie koloru zielonego, z piaskowym paskiem biegnącym przez jej środek. Jego życie było wyjątkowo ciężkie, gdyż ze względu na fakt, że urodził się obojnakiem, rodzice porzucili go zaraz po urodzeniu. A inni mieszkańcy stajni wytykali, wyśmiewali i używali do rozładowywania agresji. Pomimo faktu, że Dee wewnętrznie czuła się bardziej klaczą, jakby miała budowę ciała bardziej zbliżoną do klaczy, to i tak przez inne pegazy nazwana była tym czymś, dziwadłem i różnymi innymi, często dużo gorszymi określeniami. Przez lata cierpień szyderstw jej psychika uległa uszkodzeniu, nienawidziła wszystkich innych kucyków, gdyby tylko mogła, pozabijałaby ich wszystkich, kiedy miała okazję. Podkradała ochroniarzom książki i czasopisma traktujące o broni palnej i materiałach wybuchowych. Widziała, że mogłaby je zdobyć w stajni samodzielnie, wymierzyć sprawiedliwość, ale miała też świadomość, że nie uszłaby wtedy z życiem. Chociaż z dnia na dzień życie zdawało jej się znaczyć coraz mniej i coraz częściej zastanawiała się, czy nie warto tego zrobić. I co? Bezużyteczny śmieciu? Mało ci? Chcesz jeszcze? Zawołał radośnie Redwing, młody ogier o czerwonej sierści, będący przywódcą bandy, która wyjątkowo podobała sobie dręczenie obupłciowego kucyka, kiedy wymierzał mu kolejny cios kopytem. Przestań! Krzyknęła Dee przez łzy, bezskutecznie próbując zasłonić się przed uderzeniem, co wydawało jedynie wybuch szyderczego śmiechu u Reda i jego trzech powietrzników. O! Mam przestać, tak? Zapytał, udając przejętego, po czym ponownie zaczął się śmiać. Bo co? Dee nie odpowiedziała, posłała mu jedynie spojrzenie pełne nienawiści, spojrzenie, które w jakiś sposób go dotknęło. Co się tak gapisz, szmato? Krzyknął, uderzając po raz kolejny. Dee z rozpaczliwym krzykiem upadła na podłogę. Ból, strach i nienawiść sprawiały, że nie mogła nad sobą zapanować. Skuliła się, jej ciało trzęsło się jak galareta, a oczy wpatrywały się wciąż w Reda, wciąż tym samym spojrzeniem. Spojrzeniem, którym patrzy się na najgorszego wroga. No nie wytrzymam, chłopaki. Trzeba pokazać temu czemuś, że z nami się nie zadziera. Połamać mu kości. Na pyski trzech-czterech ogierów wystąpił sadystyczne uśmiechy, kiedy zaczęli otaczać bezbronną Dee. Samozwańcza klacz zamknęła oczy i zacisnęła zęby, wiedząc, co ją za chwilę czeka. Ból stał się elementem jej rzeczywistości. Powoli się do tego przyzwyczaiła. Nie miała z nimi szans, nikt nie przyjdzie jej z pomocą. No chyba, że... Przestańcie! Rozległ się krzyk, który zwrócił uwagę grupy młodych pegazów. Odwrócili wzrok w kierunku jego źródła. Odsuńcie się od niej, powtórzył ogier imieniem Desament. Podobnie jak oni i ich ofiara, miał na sobie niebieski kombinezon ze znaczeniem stajni, ale w przeciwieństwie do nich i wszystkich innych mieszkańców, był on jednorożcem o ciemno-szarym ubarwieniu i granatowej grzywie. Jego urodzenie pozostawało zagadką. Prawdopodobnie ktoś z pierwszych mieszkańców stajni miał wśród swoich przodków jednorożca, a ta cecha mogła się ujawnić kilka pokoleń później. Jak można się było domyślić, jedyny jednorożec wśród społeczności dumnych pegazów nie był traktowany z należytym szacunkiem. Był wyrzutkiem, podobnie jak Dee, jednak nie był tak gnębiony jak ona, gdyż po pierwsze, była nigdy że silniejszy, psychicznie i lepiej niż ona znosił wyzwiska i oszczerstwa, a po drugie, korzystał z atutu swojej rasy. Potajemnie czytając porzucone bez wiedzy właścicieli przedwojenne księgi napisane przez uzdolnionych jednorożców, nauczył się używać magii w stopniu wystarczającym, by się bronić. Logicznie było, że Dee i Desmond trzymali się razem jako najbardziej pogardzane jednostki,
wyrzutki społeczeństwa i właśnie dlatego stanowił obronie, była jedynym bliskim kucykiem. Red odwrócił się w jego stronę i posłał mu wyzywające spojrzenie. A ty co, myślisz, że jak masz kałę na czole, to jesteś nie wiadomo kim? Zawołał w stronę jednorożca. Pałę ty trzeba mieć gdzie indziej, brachu. Spadaj, bo i tobie się dostanie. Nie doczekawszy się reakcji innej niż wyczekujące spojrzenie, czerwony Pegas postąpił krok do przodu. Ogłuchłeś, czy co? Wypierdalaj z jebie! Krzyknął głośniej niż dotychczas i zaczął iść w kierunku nowo przybyłego kucyka. Róg jednorożca rozświetlił się i zanim raz zdążył zareagować, został trafiony przez magiczny pocisk i odrzucony w tył przez jego energię. Boleśnie uderzył grzbietem w metalową ścianę stajni i upadł na podłogę. Stał, rzucając setki przekleństw, spojrzał na jednorożca z żądzą mordu i przyjmując bojową postawę, ruszył w jego kierunku. Ty marny szmaciarzu, masz czelność atakować mnie, czystej krwi Pegaza? Jak ci przypierdolę, to będziecie musieli taką posklejać. Krzyknął, niemal rzucając się na jednorożca, jednak jego kumplego powstrzymali. Red, nie warto, powiedział jeden z nich, spoglądając pogardliwie na dysmenta. Czerwony Pegas po raz ostatni popatrzył na jednorożca i przesunął kopytem po swojej szyi, co miał stanowić groźbę śmierci. Odpowiednie wkrótce dowiedzą się o tym, jak na mnie napadłeś. Zobaczymy wtedy, frajerze, rzekł, po czym jego wzrok padł na cicho szlachającą Dee, skuloną obok niego. Splunął na nią pogardliwie. Bezwartościowe gówno. Po tych słowach cztery Pegazy odwróciły się i pospiesznie odeszły. Red, przysięgam, zabiję cię. Wyszeptał cztery Pegaz na tyle głośno, by tamten usłyszał. Rozdrażniony Red odwrócił głowę w tył, lecz jeden z jego towarzyszy upewnił go w przekonaniu, że tamta ofiara losu i tak nie może mu nic zrobić, co zresztą było zgodne z prawdą. Poczekaj, kiedyś jeszcze ci dopadnę i wtedy twój kumpel i jego czary nie przyjdą ci z pomocą, rzucił na odchodne. Deathman podbiegł do Dee. Dee, jesteś cała? Nie doczekał się odpowiedzi, a Pegas nawet nie spojrzał na niego, tylko odprowadzał wzrokiem swojego prawcu, mrucząc wyzwiska i groźby oraz dławiąc się łzami. Jednorożec delikatnie chwycił przednie lewe kopyto przyjaciółki i spojrzał na jej pipbaka. Było to urządzenie, które dostawał każdy mieszkaniec stajni. Coś na kształt niewielkiego komputera, który nosiło się niczą opaskę. Posiadał on duży, monochromatyczny ekran, pod którym umieszczono trzy prostokątne guziki. Na lewo od ekranu znajdowały się dwa pokrętła, jedno do poruszania się w interfejsie w pionie, a drugie w poziomie oraz logo urządzenia. Źródło zasilania stanowiło wbudowany na stała bateria, wypełniona najczystszej postaci energią magiczną, która zgodnie z obietnicami miała zapewnić kilkaset lat bezustannej pracy. Zapewne szybciej by się samo urządzenie rozleciało, niż bateria rozładowała. A co także nie było takie łatwe, gdyż obudowa zrobiona była z hartowanej stali, co wprawdzie przekładało się na całkiem sporą wagę, ale w zamian otrzymywało się ponadprzeciętną wytrzymałość. Poza podstawowymi funkcjami, takimi jak obsługa plików tekstowych i dźwiękowych, dostępu do sieci czy sprawdzania i katalogowania stanu inwentarza, posiadacza feedback miał również wbudowane wszystkie potrzebne czynniki, aby mógł mierzyć czynności życiowe właściciela i na ich podstawie natychmiast wystawiać diagnozę. Jeśli coś w organizmie kucyka noszącego feedbacka wymagało uwagi, urządzenie dawało znać. Deathman wcisnął guzik znajdujący się po lewej stronie. Na ekranie pojawił się uproszczony, jednokolorowy rysunek mający przedstawiać klacz Pegaza. Na szczęście urządzenie wskazywało, że wszystkie kończyny są sprawne, a funkcje życiowe w normie. Odetchnął z ulgą i odłożył jej kopyto. Dee zwróciła na niego uwagę, spojrzała na jego pełen zmartwienia pysk, zorientował się, że się na niego patrzy, więc uśmiechnął się przyjaźnie. Pegas rzucił mu się na szyję i zaczął przytulać bardzo mocno, lejąc obfite łzy. Jednorożec poklepał go kopytem po grzbiecie i pogłaskał po grzywie.
To prawda, mieli tylko siebie. Chyba tylko ten fakt powstrzymał ich przed samobójstwem. Żyli tylko dla siebie, potrzebowali siebie. Jedno bez drugiego nie mogłoby przetrwać w tym brutalnym świecie stajni. Dead, zaczęła Dee, ale przed płaczem nie była w stanie dokończyć. Jestem przy tobie, już dobrze, pośnij sobie, pocieszał ją, przytulając ją nieco mocniej. A gdyby tak ich zabić, ukraść broń ochroniarzom, powiedziała łkając. Jednorożec nic nie odpowiedział, wiedział, że ten plan jest surrealistyczny, ale nie chciał pogarszać jej stanu, więc milczał, pozostawiając ze siebie. Za pomocą magicznej aury w milczeniu wyciągnął ze swojej kieszeni niewielkie zawiniątko. Spójrz, co dla ciebie mam, powiedział, lewitując przednio dowiniętym chusteczką, tak, aby Dee go zobaczyła. Tak jak się spodziewał, opuściła jego uścisk i przykuła wzrok do prezentu. Przestała płakać i zabrała się do usuwania chusteczki. Jej żółtym oczom ukazało się pudełko jabłkowy gum do życia. Jej źrenice nagle wróciły do normalnej wielkości, ze znacznie zwężonego stanu, w jakim były dotychczas. Na obliczu Gucika zaczął pojawiać się uśmiech. Bez zastanowienia wyciągnęła jedną z gum, umieściła w pyszczku i zaczęła żuć. Soczysty, jabłkowy smak wypełnił jej gardło. Spojrzała na Deadmana, który przyglądał się jej z uśmiechem. I co, smakuje? Dee nie odpowiedziała. Rzuciła się na niego i znów mocno się przytuliła. Tylko przy nim czuła się bezpiecznie. Czuła się jak w domu. Poza nim nie miała nikogo, ani niczego. Dziękuję, Dead. Jesteś kochany, rzekła, zapominając o nieprzyjemnej sytuacji, która spotkała ją ze strony Reda. Myślę, że powinniśmy wrócić do naszego pokoju. Możesz chodzić? Zapytał, gdy tylko przyjaciółka przestała go przytulać. Dee skinęła głową. Ruszyli. Biuro nadzorczyni znajdowało się gdzieś na niskich poziomach stajni. Było to dość obszerne, okrągłe pomieszczenie. Prowadziły do niego tylko jedne potężne drzwi, wystarczająco grube, aby zatrzymać sporą eksplozję. Po środku umieszczone było duże, półokrągłe biurko, które było także nafaszerowanym przyciskami, ekranami i panelem kontrolnym, pozwalającym kontrolować niemal wszystkie systemy schronu. Przy nim znajdował się wygodny, obrotowy fotel, zamontowany na stałe. Właśnie na nim zasiadała błękitna klacz Pegaza, na której głowie dumnie znosiła się lekko poczochrana grzywa w kolorach ciemno-niebieskim i białym. Nadzorczyni, pani i władczyni wszystkich kucyków znajdujących się w stajni. Naprzeciwko jej stały dwa inne Pegazy. Jedną z nich była selenowa klacz, ubrana w opancerzony kombinezon, który w stosunku do zwyczajnego posiadał kamizelkę taktyczną oraz naramiennik, a z jej kabury groźnie wystawała rękojeść pistoletu N99. Była to dowódczyni ochrony stajni imieniem Honester. Drugim kucykiem był ubrany w biały kitel ogier o sierści koloru wyblakłej czerwieni, Filce Anger, bo takie było jego imię. Był najstarszym rangą ze wszystkich naukowców i techników stajni, pośrednio odpowiadał więc za funkcjonowanie obiektu. To właśnie te dwa kucyki stanowiły zaufaną radę nadzorczyni. Widziała, że jeśli komuś może ufać, to tylko im dwóm, a dzisiejsze zebranie było zorganizowane na specjalną prośbę tego drugiego. Nadzorczyni z całym szacunkiem, ale to się po prostu nie godzi. Tak dłużej być nie może, zaczął Filcy tonem pełnym złości i pretensji, lecz jego wypowiedź została przerwana przez jego dowódczynię poprzez gest uniesienia kopyta. Bardzo chciał dokończyć swój wywód, jednak był świadomy, że sprzeciwianie się nadzorczyni mogło się dla niego bardzo źle skończyć, niezależnie od jego pozycji, więc zamilkł zgodnie z rozkazem. Po kolei, Filty, co się stało? Zapytała go, dopiero teraz pozwalając mu się odezwać. Co się stało? Mój syn znowu został napadnięty przez te upośledzone abominacje. Otto! Nadzorczyni uniosła jedną brew w geście niezrozumienia. Chodzi mi o jednorożca i to coś nieokreślonej płci. Mają wielkie szczęście, że w ogóle mogli tutaj mieszkać, ale to, co robią, to przechodzi wszelkie granice. Nie dość, że są obrazą dla naszej racji, to jeszcze sprawiają problemy.
Nadzorczyni podrapała się kopytem pod brodą. Rzeczywiście, otrzymuję coraz więcej skarg na ich temat, odpowiedziała. Wiesz, do czego zmierzam? Pozwalaliśmy się obrażać ich obecnością wystarczająco długo, a teraz się okazuje, że nie dość, że są dalekie od ideału naszego społeczeństwa, to jeszcze są niebezpieczne. Jednorożec jakoś nauczył się używać magii. Filcy splunął pogardliwie po wypowiedzeniu tego słowa. A to bezpłciowe coś wykazuje objawy choroby psychicznej. Uważam, że lepiej dla wszystkich mieszkańców stajni by było, gdyby te dwie jednostki zostały zabite do końca, kładąc szczególny nacisk na ostatnie słowo. Nadzorczyni zamyśliła się. Może, że masz rację, Filty. Dla dobra stajni musimy się ich... Przepraszam, czy mogę coś wtrącić? Odezwała się Honester po raz pierwszy podczas tego spotkania. Owszem, Honest, jesteś członkiem rady, masz prawo wypowiedzi, jak każdy inny. Nadzorczyni gestem zachęciła ją do mówienia. Strażniczka wzięła głęboki oddech. Wprawdzie, oni nie są idealni, to prawda, i zdarza im się sprawiać problemy, jak prawie każdemu, ale nie uważam, by zasłużyły na śmierć. Dwa pozostałe kucyki spojrzały na nią zdumione. Filcy dał sensowne argumenty. Rozumiem twoją troskę o innych, Honest, ale jako nadzorczyni muszę brać na uwagę dobro większości, a większość będzie bezpieczniejsza bez tej dwójki, odparła nadzorczyni. Rozumiem, ale czy nie ma innego wyjścia? Niebieska klacz złożyła kopyta przed swoim nosem i zamknęła oczy. One muszą zostać zabite, to jedyne rozwiązanie. Dowódczyni straży pokręciła głową. Ich śmierć może odbić się echem na innych mieszkańcach. Mogę zacząć żyć w strachu, co może doprowadzić do buntu, rzekła, próbując znaleźć argumenty, chociaż tego nie okazywała. Darzyła sympatię Dee i Detmenta i serce ją bolało na myśl, że zostaną zabici. Współczuła im ich cierpień, ale nic nie mogła z tym zrobić. Większość mieszkańców stajni była przeciwko nim. Nie sądzę, raczej będą szczęśliwi, że się ich pozbyliśmy. Z tego, co mi wiadomo, nikt za nimi nie przypada. No dobrze, ale powiedz mi, czy znalazłby się w stajni ktoś, kto bez wahania zabiłby dwa bezbronne kucyki? Do czego zmierzasz? Spytała zdumiona nadzorczyni. Wszyscy w stajni to dumne, honorowe Pegazy. Prawie wszyscy, wtrącił jej Filty, lecz nadzorczyni dała mu znak, by zamilknął. Tak więc, nie byłoby problemem dla nich zabić kogokolwiek na pojedynku czy na polu bitwy, ale czy ktoś zaryzykowałby taką plamę na honorze, jaką byłaby zabójstwo niewinnych bezbronnych kucyków? No, chyba, że dostaliby szansę do pojedynku. Widać było, że Honest uderzyła w czuły punkt. Nadzorczyni wiedziała, że ma rację, nie mogła jednak pozwolić sobie na pojedynek, gdyż jednorożec ze swoją magią miałby nieuczciwą przewagę, a gdyby na oczach wszystkich mieszkańców zabił rodowitego Pegaza, stajnie ogarnąłby chaos. Niebieska klacz westchnęła. Ciężko cię przekonać, Honest, ale mówisz tak, jakbyś miała alternatywne rozwiązanie, słucham więc. Możemy wyrzucić ich w stajni, powiedziała głośno i wyraźnie, pewna swojej wypowiedzi. Nadzorczyni i Filthy Angel spojrzeli na nią, jak na wariatkę. Co, proszę, możesz powtórzyć? Wyrzućmy ich ze stajni, ale żaden kucyk nigdy jej nie opuścił. A to dlaczego? Kontynuowała dowódczyni straży. Bo na zewnątrz jest niebezpiecznie. Czy to właśnie nie jest rozwiązanie naszego problemu? Pozbędziemy się ich, a nikt nie będzie mieć krwi na kopytach. Nadzorczyni ponownie zamyśliła się, po czym przytaknęła. Tak, to jest dobre rozwiązanie, chyba najlepsze. Pokój to trochę za dużo powiedziane. Dee i Deadman mieszkali w niewielkim pomieszczeniu z obdartymi ścianami, które dawniej służyło za komórkę na narzędzia. Żadne z dumnych Pegazów nie chciało dzielić sypialni z dwoma wyrzutkami. Nie mieli łóżek w pomieszczeniu, w którym mieszkali, nie było nawet dość miejsca, by je zmieścić. Spali na starych, podartych kotach, które nie nadawały się już do użytku przez pozostałych mieszkańców stajni. W końcach przyświcie, z którego zwisała pojedyncza żarówka, rzucając smutne, żółte światło, widoczne były rozległe kolonie pleśni, które zapewne za kilka lat zbudują własną cywilizację. Ciekawe,
odezwała się Dee, która siedząc na swoim ubogim posłaniu, zaczytywała się w kolejnym skradzionym numerze przeglądu Gnatu, czasopisma drukowanego w Equestrii na krótko przed wybuchem wojny, w momencie, gdy za rządów księżniczki Luny broń palna zaczynała się rozpowszechniać w kraju w niezwykłym tempie. Tak? Zapytał Dee, który w międzyczasie, korzystając z magicznej aury, unosił ołówek i na szybko o coś notował w zeszycie z pożółkłymi kartkami. Z tego co zauważyłam, wszyscy strażnicy noszą pistolety lub pistolety maszynowe kalibru 9 mm. Nie widziałam nigdzie w stajni innego modelu. Jednorożec wzruszył ramionami, nie bardzo pewny, co powinien odpowiedzieć i czy w ogóle powinien. Czemu nic nie mówisz? Spytała, odkładając magazyn i przybliżając się do niego. Ogier ponownie wzruszył ramionami. A co mam mówić? Spytał. Dee patrywała się w niego chwilę, po czym go przytuliła. No co? Zapytał, odkładając ołówek. Co robisz? Rysuję. A co mam robić? Pegas spojrzała na otwarty zeszyt. Znajdował się tam niedokończony rysunek, przedstawiający kucyka ziemnego, pozbawionego kombinezonu. Kucyk zdawał się być klaszą i nie miał jeszcze narysowanego znaczka. Kto to? Zapytała zaciekawiona. Nie wiem jeszcze. Jeszcze i nie nazwałem, odparł Deadman. Dee miała coś powiedzieć, ale nagle nastroiła uszy, wpatrując się w stronę drzwi. Ktoś idzie, szeptała, szybko chowając czasopismo zdobyte w nie do końca uczciwy sposób pod grubą warstwę starych kotów. Przez wiele lat ciężkiego życia w nieprzyjaznej stajni wyostrzyła swoje zmysły, aby móc szybciej przewidywać ewentualne zagrożenia. Dee podniósł głowę z nad zeszytu właśnie w momencie, w którym drzwi do ich skromnego pokoju zostały brutalnie otwarte na oścież. Kucyki natychmiast skierowały wzrok w tamtą stronę. Naprzeciwko nich stała Honester, dowódczyni staży wraz z dwoma ogierami, którzy przyszli z nią w roli obstawy. Jej błękitne oczy zdawały się być surowe i nie znoszące sprzeciwu, a wrażenie to potęgowała jej krótka, śnieżno-biała grzywa. W przeciwieństwie do niej, towarzyszącej strażnicy mieli na głowach hełmy z szczypkami na twarz i uzbrojeni byli w pistolety maszynowe, groźnie patrzące z kabur umieszczonych na lewych bokach oraz diuki na grzbietach. Deadman i Dee, tak? Spytała dla formalności, gdy dobrze widziała, kogo ma przed sobą. Tak, odpowiedział jednorożec. Niepewne wizyty straży. Jakikolwiek był powód, był pewien, że nie było to nic dobrego. Honest skinęła głową, a jej towarzysze zdjęli juki i rzucili je w głąb pomieszczenia. Za 10 minut wrócę, spakujcie swoje rzeczy, rzekła lakonicznie, po czym odwróciła się i jak gdyby nigdy nic odeszła. Ale co? Ogier był w szoku, podobnie jak jego przyjaciółka. Dee, czemu kazali się nam spakować? Chcą nas gdzieś zabrać? Zapytała, a w jej oczach pojawiły się łzy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dee, boję się, wyszeptała i przytuliła się. On delikatnie pogłaskał ją po grzywie. Nie bój się, na razie róbmy co każą, nie mamy za bardzo wyjścia. Jednorożec domyślał się, że cokolwiek ich spotka, będzie następstwem spotkania z Redem, które miało miejsce kilka godzin wcześniej. Zaczynał żałować, że uderzył go magicznym pociskiem. Dopiero teraz uświadomił sobie, że konsekwencje jego zachowania będą tragiczne. Nie bał się siebie, ale bał się o Dee. Było mu okropnie wstyd, że ona również będzie musiała ponosić konsekwencje jego zachowania. Po jego pyszczku spłynęła pojedyncza łza, ale zauważył, że Pegas powoli zaczął się uspokajać i zebrał się do pakowania swojego skromnego dobytku do juk przyniesionych przez strażników, więc sam postąpił tak samo. Najpierw schwycił magiczną aurę swoje nieliczne książki, zeszyty i ołówki. Gdy otworzył jedną z kieszeni, Juk ze zdumieniem zauważył, że nie jest ona pusta. Wewnątrz znajdowały się 3 świeże jabłka i spora butelka wody. Uznał, że nie znalazły się tam przez przypadek, a na pewno nie były to przedmioty niepotrzebne. Wzruszył ramionami i wrócił do pakowania. Gdy był już niemal pewien, że schował wszystko, co miało dla niego jakąkolwiek wartość, przypomniał sobie o czymś. Dee, możesz sprawdzić, czy nikogo nie ma na korytarzu? Zapytał, widząc, że już skończyła pakować swoje rzeczy. Pegas skinął głową,
uchylił metalowe drzwi i rozejrzał się. Czysto, rzekł. Desmond w pośpiechu zaczął odgarnąć koce składające się na jego posłanie, aż w końcu znalazł to, czego szukał. Był tutaj długi, wąski przedmiot, szczelnie owinięty w jakąś starą szmatę. Uniósł go swoim magiem i odwinął kawałek materiału. Ostrze ze stali nierdzewnej błysnęło w blasku żarówki. Na obliczu jednorożca zagościł niewielki uśmiech. Parę tygodni temu razem z Dee ukradli ten nóż kucharzowi. Wymagało to z ich strony pewnego planu, skupienia i współpracy, ale ostatecznie znalazł się w ich kopytach. Był to jedyny przedmiot, jaki kiedykolwiek posiadali, który w razie ostateczności mógłby zostać użyty w charakterze broni. Schował go na samo dno pojemnika, aby nikt przypadkiem go nie dostrzegł, gdyż to mogłoby sprowadzić na nich jeszcze więcej nieprzyjemności. Spakowanie się zajęło im zaledwie niecałe 5 minut. Toteż resztę czasu Dead spędził wpatrując się bezczynnie w zegar wbudowany z feedbacka. Natomiast Dee patrzyła się w sufit i zdawała się o czymś rozmyślać. Dead, wiesz co? To może być nasza szansa, rzekła. O co ci chodzi? Zapytał. Zabierzemy strażnikom ich pistolety maszynowe. 30 nabojów w magazynku na pewno wystarczy, a jeśli nie, to pewnie mają przy sobie jakiś zapas. Desmond westchnął głośno. I nawet jeśli byśmy to przeżyli, gdzie byśmy poszli? No, moglibyśmy zabić zędzczynię i zająć miejsce, czy coś. I wiesz w ogóle, gdzie leży jej biuro? No nie, no właśnie. Dee, zrozum, ten plan jest niewykonalny. Pegas wstał i spojrzał jednorożcowi prosto w oczy. Źrenice skrzydlatego kucyka były zwężone i Dee wiedział, co to oznaczało. A co, zamierzasz dać im się zabić, tak? Krzyknęła mu w twarz. No i oczy nagle zaczęły napływać łzy i ciało całe się trzęsło i oddychało niespokojnie. Jednorożec nie odpowiadał jej. Wiedział, że tak będzie najlepiej. Odczekał, aż jej źrenice zaczęły wracać do normalnego rozmiaru. Dopiero wtedy ją przytulił. Jesteś pewien, że nas nie zabiją. W przeciwnym wypadku nie kazaliby nam się pakować. Spojrzała na niego smutnym wzrokiem. Tak? Tak. Obiecujesz? Obiecuję. Odpowiedział z radosnym uśmiechem. Chociaż wewnątrz był pełen wątpliwości. Zawsze mogli kazać im po prostu posprzątać rzeczy po sobie, aby ktoś później miał mniej roboty. Ale wydawało mu się to mimo wszystko mało prawdopodobne. Ze względu na fakt, iż razem z Jukami dostali zapas żywności, co prawda skromny, ale jednorożcowi nie wydawało się, by miał to być ostatni posiłek, chociaż nie mógł mieć pewności. Również na obliczu Dee przelał się jego uśmiech. Jesteś kochany, rzekła szczerze. Ty też, odpowiedział, całując ją czule w czoło. Ku jej zadowoleniu. Czas mijał. Dee po raz ostatni sprawił stan inwentarza w feedbacku. Zastanawiał go, jak w zasadzie ta funkcja działała. Wystarczyło, że miało się na sobie lub przy sobie jakiś przedmiot, a system automatycznie utożsamiał go z jednym z tysięcy przedmiotów w jego bazie i wyświetlał jego ikonę, nazwę, wagę, ilość oraz inne pożyteczne informacje. Jednorożec wzruszył ramionami. Najwyraźniej zaprojektował to ktoś mądrzejszy od niego, a on, głupi, nie potrafił zrozumieć jego działania. Postanowił więcej nie zaprzątać sobie tym głowy. Zgodnie z obietnicą, po kolejnych 10 minutach Honester ponownie ich odwiedziła w towarzystwie dwóch strażników. Za mną, rzekła tonem nieznaczącym sprzeciwu, po czym niespiesznie ruszyła korytarzem. Dee i Desmond założyli swoje juki na grzbiety i poszli za nią, natomiast pochód zamykała dwójka ochroniarzy. Piątka kucyków kroczyła przez długi korytarz prowadzący przez mieszkalny poziom stajni. Pegazy zaciekawione spoglądały z sypialni na dwójkę prowadzoną przez strażników. Kiedy dostrzegali, kto jest zeskortowany, zaczynały się szepty, wyzwiska i pogardliwe spojrzenia. Niektórzy nawet głośno śmiali się z losu, jaki spotkał wrzutków. Dumne Pegazy uważały, że te śmieci w końcu dostaną to, na co zasłużyły. Dee i Dead pochylili głowy, z oczy Pegazy zaczęły spływać łzy. Czuli się jak najgorsi przestępcy, mordercy prowadzeni na egzekucję. Dlaczego? Oni tacy są. Czemu inne kucyki? Wszystkie, wyszeptała Dee przez łzy. Desmond objął ją jednym kopytem
Idąc na pozostałych trzech, to wyglądało jakby był kulawy. Nie martw się, jestem przy tobie. Nic nam nie zrobią. Zobaczysz, rzekł do niej kojącym tonem. W tym samym momencie krótki pochód akurat przechodził obok sypialni zajmowanej przez Red Winga i jego bandę. Oczywiście, czerwony Pegas nie byłby sobą, gdyby przeszedł obok takiej sytuacji obojętnie. Nie, musiał wykorzystać tę okazję. To mogła być jego ostatnia szansa, aby upokorzyć te dwa znienawidzone przez resztę dziwolągi. Nie mógł tego przegapić. O, co ja widzę? Ktoś w końcu postanowił zrobić porządek z tymi bezwartościowymi śmieciami. I bardzo dobrze, będą lepiej spać, bez obawy, że nazajutrz znowu zobaczę wasze paskudne mordy. Krzyknął tak głośno, aby wszyscy w sypialniach słyszeli. Przez korytarz przebiegł śmiech i odgłos aprobaty. Desmond zobaczył gniew i zwężone źrenice swojej towarzyszki, ale zanim on lub ktokolwiek inny zdążył zareagować, szary Pegas doskoczył do swojego wieloletniego oprawcy i wymierzył mu potężne uderzenie kopytem w pysk. Uderzenie pełne gromadzone przez lata urazy i nienawiści. Dee przelała cały swój ból w ten jeden cios. Red upadł na grzbiet, krzycząc i przeklinając. Natomiast jego kumple już się gotowali, aby samodzielnie wymierzać sprawiedliwość. Jednak ubiegł ich strażnik, który kopytami złapał niesfornego kucyka za barki i brutalnie niemal rzucił w kierunku, w którym powinien iść. Samozwańcza Klacz dyszała z złości, ale wiedziała, że wobec umięśnionego i zbrojnego ogiera niewiele może zrobić. Teraz była świadoma, że zapewne zdążyłby ją obezwładnić, zanim wyciągnęłaby jego broń i wystrzeliła. Opuściła głowę i znów zapłakała nad swoim losem. Straż doprowadziła ich do windy. Piątka kucyków weszła do środka. Ona skarcz wcisnęła guzik na panelu kontrolnym. Drzwi zamknęły się i winda ruszyła w górę. Podróż minęła w milczeniu. Zatrzymali się dopiero na najwyższym poziomie stajni, na którym znajdowały się kantyny, kuchnie, spiżarnie i sale lekcyjne. Dwa kucyki znowu ruszyły szybkim krokiem, aby dotrzymać eskortującym ich strażnikom tempa. Korytarz zdawał się ciągnąć w nieskończoność. Dead, dokąd nas zabierają? Zapytała Dee, zdezorientowana. Nie spodziewała się, że wywiozą ich na to piętro. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Też chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. Odparł jednorożec, zgodnie z prawdą. On także był zaniepokojony. Mogli się jedynie domyślać celu ich podróży, a przecież na ostatnim piętrze nie było nic, poza pomieszczeniami gastronomicznymi i szkolnymi. I właśnie wtedy do jego umysłu dotarło stare wspomnienie. Jego źrenice nagle zwęziły się ze strachu. Tutaj znajdowało się coś jeszcze. Nie mógł dopuścić do siebie myśli, że idą właśnie tam. Nie, to nie mogło być prawdą. Niestety, jego obawy potwierdziły się, gdy dotarli do końca korytarza. Dowódczyni straży otworzyła w pole wielkości drzwi, chronione kodem bezpieczeństwa, i ich oczom ukazało się obszerne pomieszczenie. Przy samym wejściu znajdowało się niewielkie metalowe podwyższenie wraz z prowadzącymi do niego schodami. Na podwyższeniu stał niewielki panel kontrolny, pilnowany przez dwóch strażników, uzbrojonych i wyposażonych podobnie do tych, którzy doprowadzili tutaj Dee i Deadmenta. Naprzeciwko wejścia znajdowało się coś dużo ciekawszego. Była to ogromna konstrukcja o kształcie koła zębatego, wykonana z grubej warstwy wzmocnionego metalu. Nad tym czymś tuż pod sufitem zawieszono sporej wielkości urządzenie przypominające wiertło. Uszy jednorożca oklapły na ten widok, jednak miał rację, jego obawy się potwierdziły. Honestert weszła pierwsza, na jej widok strażnicy pilnujący panelu stanęli na baczność i zasalutowali. Natomiast ci, którzy przyszli razem z dowódczynią, stanęli w wejściu do pomieszczenia, blokując ewentualną drogę ucieczki dwóch kucykom, którzy zostali tu przed nich przyprowadzeni. Seledynowa Klacz odwróciła się w stronę jednorożca i Pegaza obojniaka. Tupnęła kopytem o metalową podłogę, aby mieć pewność, że skupili na niej swoją uwagę. Tak jak się spodziewała, dało to pożądany skutek. W imieniu jej ekscelencji
Nadzorczyni zostaje cię skazani na wydalenie ze stajni za zbrodnie wymierzone przeciwko jej społeczności, rzekła głośno i wyraźnie, tonem pełnym obojętności. Po wypowiedzeniu tych słów spojrzała w stronę strażników na podwyższeniu i skinęła głową. Odpowiedzieli tym samym gestem. Jeden z nich wpisał kod odblokowujący na panelu i przesunął sparę wielkości dźwignię. Dziwne urządzenie zawieszone pod sufitem wydało z siebie głośny warkot. Przesunęło się w stronę ogromnej zębatki i wprawiło ją w ruch. Wielkie koło zaczęło się powoli przesuwać na bok, odsłaniając nieoświetloną otchłań. Co? Krzyknęła Dee, nie mogąc zrozumieć całej sytuacji. Nie możecie nas tak po prostu wyrzucić, krzyknął Deadman w stronę Honester, lecz ta nie zwróciła na niego uwagi. Zauważyła, że władz zatrzymał się, odsunąwszy się na szerokość odpowiednią, aby dorosły kłócyk zdołał wyjść na zewnątrz. Macie szansę wyjść sami. Jeżeli będziecie się opierać, zostaniecie wyrzuceni siłą, odpowiedziała i skinieniem głowy dała znak strażnikom znajdującym się w drzwiach wejściowych, za którymi zgromadziło się już dość sporo gapiów. Dwójka ogierów za pomocą kopyt dobyła pistoletów maszynowych, po czym wznieśli się w powietrze, przednimi kopytami obejmując broń wycelowaną w skazańców. W pomieszczeniu echem poniósł się szczęk zamków, dźwięk informujący, że broń jest gotowa do strzału. Deadman spojrzał na nieugiętą dowódczynię straży, odwrócił głowę i zerknął na strażników, grożących śmiercią. I za nich, za metalowe ściany stajni. To zapewne ostatni raz, gdy je widzi, poniósł wzrok na Dee, która tymczasem zalewała się łzami, trzęsąc się jednocześnie ze strachu. O zewnętrznym świecie słyszeli bardzo niewiele, poza tym, że istnieje. Ruszać się, to wasza ostatnia szansa, krzyknęła Honest tonem wskazującym, że jej cierpliwość się wyczerpała. Jej słowa wywołały głośne okrzyki pełne aprobaty i siarczyste wiązanki wyzwisk leczących w stronę skazanych. Jednorożec złapał szeregu Pegaza za kopytko, spojrzał w jej żółte oczy, pełne strachu i szaleństwa. Dee, nie bój się, musimy ruszać już teraz, chodź ze mną, obiecuję, będzie dobrze. Podniosła wzrok dla niego, po czym zerknęła za siebie, potem znowu na niego i delikatnie skinęła głową. Pomimo strachu przed nieznanym, wolała to, niż zostać tu, nawet gdyby miała jakiś wybór. Dwa kłócki ruszyły powolnym krokiem w stronę ciemności ziejącej z jedynego wyjścia i wejścia do schronu. Kiedy wielki władz zatrzasnął się 86 lat temu, pozostawał w zamknięciu aż do teraz, mieli być pierwszymi kłóckami, które kiedykolwiek opuściły stajnie numer 118. Gdy dotarli do przejścia, uświadomili sobie, że nie dadzą rady przejść obok siebie. Idź pierwsza, będę zaraz z tobą, rzekł Dee, zachęcająco machając kopytem. Szanował fakt, że Dee uważała się za klacz, jak i również wolał ją mieć na oku. Obiecujesz? Spytała niepewnie. Tak, odpowiedział z uśmiechem. Nie bój się, za chwilę do ciebie dołączę. Pegas przytaknął i ruszył naprzód. Z ciemnego otworu zionął nieprzyjemny powiew zimnego powietrza, który wywołał u Dee gęsią skórkę. Chciała się cofnąć, ale przełknęła ślinę i ruszyła naprzód, wiedząc, że musi przez to przejść. Zamknęła oczy i wykonała na szybko kilka kroków przed siebie, starając się myśleć o czymś przyjemnym. Pierwsze, co jej przyszło na myśl, był jabłkowy smak gumy, o jaką co prawda było w stajni bardzo ciężko i nieraz zostawali srogo ukarani za ich kradzież. Jednak ten wspaniały smak wart był każdej poniesionej ceny. Nagle zorientowała się, że wyszła z pomieszczenia, gdy poczuła, jak wilgotne i silne powietrze otacza jej ciało. Otworzyła oczy, ale nie zauważyła żadnej różnicy. Wciąż nie widziała nic. Ta ciemność była straszna i niepokojąca. Uszy Dee oklapły. Miała już zacząć panikować, gdy nagle zauważył, dostrzegł ostry błysk, który zmusił ją do przymknięcia oczu. Lecz po chwili jakby osłabł, zmieniając się w przyjemny promień rozjaśniający ciemności. Dee zorientowała się, że dziwne światło pochodzi z feedbacka Deadmana, który właśnie się z nią zrównał. Spojrzała na urządzenie, jego ekran świecił nacnym białym kolorem, najjaśniejszym cieniem, jaki tylko był w stanie wygenerować.
Spokojnie, już jestem, powiedział kojąc tonem, obejmując grzbiet przed nim prawym kopytem. Mniej więcej w tym samym momencie za ich grzbietami rozległ się głośny hałas. Spojrzeli za siebie. Wielkie, okrągłe drzwi z napisanym na środku białą farbą numerem 118 zamknęły się za nimi już na zawsze. Jednorożec głośno westchnął. Jak to zrobiłeś? Zapytała Dee, wskazując na jego piwbaka. Dead za pomocą magicznej aury wcisnął i przytrzymał środkowy guzik na egzemplarzu. Jego towarzyszki dało pożądany efekt. Samozwańcza Clutch spojrzała zaciekawiona na mały komputer, a następnie korzystając z jego blasku, obejrzała dokładnie pomieszczenie, w jakim się znajdowali. Wyglądało to na długą, wąską jaskinię. Jej dno było pokryte jakimś mokrym błotem, które nieprzyjemnie lepiło się do kopyt. Fuj, powiedziała, spoglądając z zazdrością na ruch swojego przyjaciela. On chociaż nie będzie mieć problemu z chwytaniem przedmiotów brudnymi kopytami, pomyślała. Jak się czujesz? Zapytał, gdy ruszyli w kierunku potencjalnego wyjścia z jaskini. Boję się, ale będąc szczera, chociaż będę mieć spokój od tych cholernych skurwysynów, odpowiedziała. Jej oczy zapłonęły furią na myśl o Red Wingu i jego kolegach. Nie martw się, na pewno nie będą nam nigdy więcej sprawiać problemu. Dee spojrzała mu w oczy, ale za to przyjdzie wiele innych problemów, prawda? Zapytała z lekkim strachem. Deadman westchnął. Cóż, cokolwiek będzie nas czekać na zewnątrz, z pewnością nie będzie łatwo. Musisz się do tego przygotować. Nie martw się, Dead. Przecież dobrze wiem, co to znaczy nie mieć łatwo. Ale to będzie coś zupełnie innego. Nikt nie wie, jak wygląda świat po tej apokalipsie. Obawiam się, głos jednorożca złamał się. Dokończ, popędziła go Dee. Obawiam się, że być może nie przeżyjemy nawet jednego dnia na powierzchni. Nawet nie wiem, czy radioaktywność nie jest zbyt silna, bo w takim wypadku niż po nas. Dee wzruszyła ramionami. Wszystko lepsze niż dalej mieszkać w stajni z tymi wszystkimi niewyżytymi skurwielami, szepnęła ze smutkiem. Ale w stajni byliśmy względnie bezpieczni, znaczy nie groziła nam śmierć, odpowiedział jednorożec. Mam nadzieję, że na zewnątrz będziemy mogli nosić broń. Kto nam podskoczy, widząc lufę wycelowaną w swój głupi łeb? Łatwo znęcać się nad słabszym, ale pistolety czynią kucyki równymi, a wtedy już nie jest to łatwo. Dead pokręcił głową. Nie bardzo wiedział, co mógłby odpowiedzieć wobec takiego argumentu. Czasami miał wrażenie, że Dee ma wciąż umysł dziecka, ale nie mógł ich za to winić. Torad i inni tak zniszczyli jej psychikę, chociaż na dłuższą metę tym razem miała trochę racji. Dotarli do metalowych schodów, które prowadziły w górę, a na których szczycie znajdowały się proste, stalowe drzwi. Wygląda na to, że to tutaj, rzekł Dead, gdy wdrapali się na górę. Otwieraj już, jestem ciekawa, jak wygląda świat poza stajnią. Jednorożec przełknął ślinę, rozjaśnił swój ruch, po czym magiczna aura otoczyła drzwi. Nie minęło dużo czasu, gdy te otwarły się na oścież. Kucyki wyszły na zewnątrz. Widok sprawił, że wstrzymali oddech. Znajdowali się na szczycie dużego pagórka, z którego rozlegał się widok na okoliczne tereny. Wszędzie dookoła pełno było innych górek, a także zniszczonych przedwojennych dróg i zrujnowanych budynków. Ale pustkowia były przede wszystkim wielkim zbiorowiskiem piasku, żwiru i kamieni, ciągnącymi się pod sam horyzont, w każdą z możliwą stronę. Słońce wisiało wysoko na bezchmurnym, idealnie błękitnym niebie i oblewało dawną Equestry blaskiem swoich ciepłych promieni. Dee zamknęła oczy i przywarła do ziemi. O matko, o matko, o matko, o matko, ile przestrzeni! Wróćmy, wracajmy! Skrzyczała, nie mogąc za sobą zapanować. Hej, Dee, spokojnie, rzekł Dead, podchodząc do niej i obejmując ją. Chociaż sam strasznie bał się tego nowego świata, wiedział, że to ona sobie gorzej z tym poradzi. Spokojnie? Spokojnie? Mam być spokojna, tak? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Czemu jest tu tyle wszystkiego? Ciężko to nawet ogarnąć, krzyczała, patrząc się na Ogiera pełnymi szaleństwa oczyma ze zwędzonymi źrenicami. Ledwo chwili ciszy i ciężkiego oddechu
gdy uświadomiła sobie, że jej przyjaciel jest tuż przy niej, zaczęła się uspokajać. Tak, tak, masz rację. Muszę być spokojna. Zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech, po czym z ulgą wypuściła powietrze. O tak, teraz lepiej, rzekła, otwierając oczy, z których źrenice wróciły do normalnego stanu. Dziękuję, Dad. Hej, nie ma za co, odparł z śmiechem. To się tam chyba na razie nie przyda, rzekła, przytrzymując środkowy guzik na swoim feedbacku. Zgodnie z jej oczekiwaniem, ekran urządzenia wrócił do normalnego stanu jasności. Uśmiech zagościł na jej pyszczku. Nie była zbyt obyta z technologią, więc każda nowa rzecz, której się nauczyła na jej temat, sprawiała jej niezmierną radość. Ano, masz rację, odpowiedział i również przygasił ekran. A tak w ogóle, co to jest? To dziwne świecące koło? Dee wskazała kopytem na słońce i oboje skierowali na nie swój wzrok. To chyba słońce, taka trochę naturalna żarówka, która oświetla cały świat, rzekł jednorożec. To jest piękne, rzekł Pegas, z zaciekawieniem wpatrując się w sam środek ciała niebieskiego. Prawda, odpowiedział Dead, również nie mogąc oderwać od niego wzroku. Chwilę trwali w tym stanie, w ciszy i bez ruchu podziwiając wspaniałość słońca, które zobaczyli po raz pierwszy i zdawało im się najpiękniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek ujrzeli. Nagle oboje rzucili się na ziemię, zasłaniając swoje oczy kopytami, a w powietrzu rozniósł się z żałosny krzyk bólu dwóch kucy. A, kurwa, co się dzieje? Krzyknęła Dee, bezskutecznie próbując walczyć z bolącymi, łzawiącymi oczyma. To przez słońce, nie powinniśmy się na nie patrzeć tak długo, odpowiedział również ledwo znosząc ból i pieczenie. Na szczęście, po paru chwilach ból zaczął słabnąć i w końcu zupełnie ustał. Stali na równe nogi i Dee chciała coś powiedzieć, ale ubiegłem dziwny dźwięk, który nagle rozległ się tuż za ich grzbietami. Natychmiast spojrzeli w kierunku jego źródła. Naprzeciwko nich stało jakieś dziwne stworzenie. Było wysokości mniej więcej przeciętnego kucyka, ale stało na dwóch wyposażonych po pięć palców każda w łapach, a dwie kolejne miało umieszczone wyżej, tuż przy samej szyi. Miało ogon i szeroki pysk, a jego ciało pokryte było jasnymi tłuskami. Stwór nie ruszał się, tylko wpatrywał się dużymi, czerwonymi oczyma w dwóch kucyków. Dee i Dead stanęli jak wryci, spoglądając na to na swój sposób śmieszne stworzenie ze strachem i niepokojem. Dead, co to jest? Spytała Klacz, po czym ze smutkiem spojrzała na swoje skrzydła. Pomimo, że była Pegazem, nie potrafiła latać. W stajni znajdowała się sporej wielkości hala przeznaczona do latania, ale jako pogardzany wrzutek nigdy nie była do niej wpuszczana, a latanie w ciasnych korytarzach praktycznie nie chodziło w grę. Więc jedyne, do czego potrafiła wykorzystać skrzydła, było przedłużenie skoku. Ucieczka drogą powietrzną nie wchodziła w grę. Ja nie mam pojęcia, odparł i przeklął w duchu na siebie. Ze strachu, że straż odnajdzie jego kradziony nóż, uchlubił głęboko na dnie jednej z kieszeni jóg, do tego sam nie pamiętał, w której. Teraz, gdyby mu się przydał, był dla niego niesięgalny, a przeszukiwanie bagażu w obecnej sytuacji raczej nie wchodziło w grę. Może nie ma złych zamiarów, wyszeptała Dee, po czym zaśmiała się głupkowato, chyba sama nie wierząc, co jest słowa. Przez dłuższą chwilę kuczyki i stwór wpatrywali się w siebie nawzajem w milczeniu, jednak w pewnym momencie zwierz przekręcił lekko głowę, otworzył pysk, eksponując gruby język oraz szereg ostrych zębów i wydał z siebie głośny, ostrzegawczy syk. Dwa kucyki błyskawicznie rzuciły się galopem do ucieczki, ich roślinożerna natura zwyciężyła, każąc im uciekać pod drapieżnikiem, gdzie pieprz rośnie. Dotarli na skraj pogórka, lecz i to ich nie zatrzymało. W zasadzie, zanim zdali sobie z tego sprawę, już turlali się po piasku w dół łagodnego zbocza. Po paru chwilach wylądowali u podnóża pagórka. Au! No, to było całkiem fajne, powiedział szary Pegas, który wylądował w dziwnej pozycji, gdzie jego tylne kopyta znajdowały się ponad głową. Kiedy już przestało jej się kręcić w głowie, wstała i otrzepała się z pyłu piasku. Uff, całe szczęście, już go nie ma, rzekł Deadman.
który upadając w nieco bardziej konwencjonalny sposób zdążył szybciej wstać i zorientować się w ich sytuacji. Dina stroszyła uszy, po czym szybko doskoczyła do Deta. Ktoś się zbliża, szepnęła, wskazując kopytem wzdłuż drogi, obok której leżeli. Kilkanaście metrów dalej ścieżka skręcała za pagórek, ale już było widać wydłużające się cienie wychodzące za niego. O cholera, Det szybko rozejrzał się, po czym wskazał kopytem na startę spory wielkości kamieni, znajdującą się w pewnej odległości od drogi. Tam, musimy się schować, nie wiemy kto to jest i jakie mają zamiary. Pegas przytaknął i sekundę później obaj znaleźli się w improwizowanej kryjówce z ukrycia, obserwując nieznajomych. Zza pagórka wyszły trzy głucyki, każdy innej rasy. Ziemny, ogier ubrany w proste ubranie robocze i kapelusz ciągnął wóz wypełniony po brzegi skrzyniami z nieznaną zawartością. Klacz jednorożca w stroju dość podobny do ziemskiego kucyka szła z przodu, lewitując przed sobą za pomocą magii prostą jednostrzałową strzelbę. Pochód zamykała wznosząca się w powietrzu pegazica w jakiejś formie lekkiego pancerza, wyglądającego jak zwykłe ubranie wzmocnione gdzieniegdzie metalowymi płótkami, trzymający w kopytach myśliwski karabin z zamkiem czterotaktowym. Mają broń, rzekła Dee, wpatrzona w uzbrojenie nieznajomych jak w obrazek. Właśnie to mnie martwi, nie wyglądają mi na żołnierzy ani na bandytów. A jednak mają broń. Skoro nawet cywile noszą taką broń, to oznacza, że nawet zwykła podróż jest niebezpieczna. Jakby na potwierdzenie jego słów rozległy się strzały. Z drugiej strony ścieżki znajdował się niewielki kanion, z którego w akompaniamencie wojennych krzyków zaczęły wylewać się kucki ubrane w dość jednolite stroje, składające się z jakichś starych mundurów, prawdopodobnie policyjnych, na które nałożono prosty, metalowy naramiennik i inne zbrojenia w paru miejscach. Wszyscy uzbrojeni byli w rozmaite rodzenie broni, zarówno palnej i białej, a dowodzić im zdawał się wysoki ogier z krótką grzywą, który jako jedyny miał na głowie hełm, przypominający te, jakich używała niegdyś policja podczas zamieszek. Ale nawet przez zbrojoną szybę widać było jego brutalne, sadystyczne spojrzenie, jeżące włos na głowie. Po krótkiej chwili walka była skończona, jak można się było spodziewać. Atakujący zwyciężyli, jednak stracili dwóch członków swojej kilkunastoosobowej bandy. Przywódca rzucił kilka krótkich komend, jego podwładni pochwycili oręż zabitych kucyków, załadowali go na wóz, jeden z nich podpiął pojazd pod siebie, po czym na kolejny rozkaz dowódcy wszyscy zniknęli tak szybko, jak tylko się pojawili, nie zauważając nawet, jak dwie niewielkie skrzynie spadły z wodą. Dwa kucyki ze stajni 118 patrzyły ze strachem i niedowierzaniem na miejsce bitwy, czy raczej straszliwej zbrodni, która wydarzyła się przed chwilą na ich oczach. To było coś po prostu złego. Pięć kucyków zginęło dla kilku skrzynek. Det zdawał sobie sprawę, że równie dobrze to mogli być oni. Zabili ich. Po prostu ich zabili, wyszeptała Dee ze strachu, powoli wychodząc w stan swojej psychicznej niedyspozycyjności. Jedna z jej powiek zaczęła nerwowo drgać. Det w tym czasie przegrzebywał Yuki, aby w końcu sukcesem wydobyć z nich ostry nóż kuchenny. Za pomocą magii rozplątał go ze szmat, którymi był owinięty, po czym uniósł go i obejrzał. W zasadzie nie wyróżniał się niczym od milionów innych noży kuchennych. Zastanowił się, gdzie go schować, aby w razie czego był w stanie szybko go zdobyć. Włożenie go do łuk, aby rękojeścię wystawała z góry, to niezbyt dobry pomysł. Odsłonięte ostrze mogło być uszkodzić zarówno pojemnik, jak i inne rzeczy znajdujące się w nim. Magiczną aurą objął jeden z długich kawałków materiału, który zabrał ze sobą, a który niegdyś służył mu za łóżko. Owiązał go sobie w talii, niczym pas, i wetknął zań nóż. Z zadowoleniem stwierdził, że trzyma się idealnie i nie przeszkadza zbytnio poruszanie się. Oni nie żyją! Haha, haha! Podśmiewała się Dee, której źrenice w międzyczasie zdążyły się zwęzić, podobnie jak jej zdolność poznania. Spokojnie, wciąż nie jestem, my wciąż żyjemy.
Chodź, zobaczymy, co go gubili, rzekł Ded, wskazując na skrzynki, które spadły z wozu. Prawdę mówiąc, nie chciał tego robić, nie był pewny, czy tamci bandyci nie wrócą po nie, ale wiedział, że zaciekawienie Dee jest jednym z sposobów, aby pomóc jej w psychice. Gdy będzie myśleć o czymś innym, zapomni o strachu, taka już była. Zgodnie z jego oczekiwaniem, jej oczy po chwili wróciły do normalnego stanu. No dobrze, mnie też to zastanawia, rzekła, po czym przetarła swoje czoło kopytem. Dość gorąco tutaj, muszę się napić. Po tych słowach pogrzebała we własnych jukach, wyciągnęła butelkę wody, odkręciła zakrętkę i zaczęła pić. Nie pij za dużo, to jak na razie nasz jedyny zapas płynu, a nie wiem, kiedy zdobędziemy coś innego do picia. Musimy oszczędzać, ostrzegł ją Dead. A Dee lubiła pić. W stajni zawsze piła więcej wody niż inne kucyki. Nikt w zasadzie nie widział czemu. Teraz wiedziała, że jednorożec ma rację. Musiała oszczędzać wodę, co nie było łatwe. Gdy już miała odłożyć butelkę, jakaś dziwna siła wewnątrz niej kazała jej wziąć jeszcze jeden łyk. Nie mogła z tym walczyć, ale to nie był koniec. Tajemnicza siła wróciła i znowu. Dee wiedziała, że musi zacząć z nią walczyć, inaczej w końcu zginie z pragnienia. Skrótną odłożyła pojemnik z pyska. Pomimo, że spoglądała na nią pożądliwie i wewnętrzna siła błagała ją o więcej, ona zacisnęła zęby i schowała butelkę, aby nie kusiła. Ted również się napoił. Dobra, zobaczmy w końcu, co jest w tych skrzyniach, rzekła Dee, ostrożnie wychodząc z kryjówki, patrząc na każde możliwe ewentualne zagrożenie. Ogier poszedł za nią, jego uszy oklapły, gdy spojrzał na martwego jednorożca leżącego w kałuży jego własnej krwi, która wciąż ściekała z dziury po pocisku w jego głowie. Deadman przełknął ślinę i odwrócił wzrok. Zazdrościł swojej towarzyszce, która zdawała się nie dostrzegać martwych, brutalnie zamordowanych przed chwilą kucyków. Stanęli nad dwoma skrzynkami. Pegas wzruszył ramionami. Otwieram, oznajmiła, po czym chwyciła kopytami w jego pierwszej z nich, a to pozwoliło się zdjąć bez większego oporu. W środku znajdowało się kilkanaście równo ułożonych, zamkniętych szklanych butelek pełnych ciemnego płynu. Klat zaciekawiona chwyciła jedną z nich i obejrzała ją dokładnie. Pożółkła etykieta posiadała półokrągłe logo przypominające słońce wraz z podpisem Sunrise Sarsaparilla. Dee uniosła jeden brew. Co to niby ma być? Zapytała, lecz ogier go wzruszył ramionami. Wygląda jak jakiś napój, ale nie możemy mieć pewności, odpowiedział. No to trzeba sprawdzić, odparła samozwańcza klacz i zabrała się do otwierania butelki. Ej, stój! Powstrzymał ją jednorożec. A co, jeśli to trucizna? Albo jakiś płyn przemysłowy? Nie wydaje mi się, żeby truciznę trzymali w takich butelkach. Nigdy nic nie wiadomo, Dee. To może przeczytaj skład, co? Dead przytaknął, objął magiczną aurą kolejną butelkę. Odwrócił ją, próbując znaleźć listę użytych składników. Cholera, piszą tylko o jakimś sekretnym składniku i trzcinowym cukrze. Słyszałeś kiedyś o truciznie z cukrem? Zapytała go, a on podrapał się kopytem w tył głowy. Równie dobrze do tych butelek może być nalane coś innego niż to, co jest napisane na etykiecie. Chociaż z drugiej strony wyglądają na fabrycznie zamknięte. Ogier był pełen wątpliwości. Spróbuję więc. Dee wróciła do próby otwarcia butelki, ale to zamknięcie nie było niczym, co widziała do tej pory. Nie chciało się odkręcić w tradycyjny sposób. W dodatku było metalowe i dziwnie płaskie. Miało na sobie logo napoju i było kształtu zębatki, podobnie jak wejście do stajni. Dee, pomóż, rzekła. Jak się to odkręca? Jednorożec pomyślał, objął kapsel magiczną aurą i po chwili odseparował go od reszty butelki. Ej, to niesprawiedliwe, rzekła pretensjonalnie, lekko uderzając wolnym kopytem w róg Deadmana, ale ten tylko wzruszył ramionami. Przytknęła główkę butelki do ust i przechyliła pojemnik. Soczysty płyn o słodkim, korzennym smaku wypełnił jej gardło. Ten smak zawirował jej światem. Jedynym napojem dostępnym w stajni była woda, ewentualnie z cukrem. Dzisiaj poznała coś innego, coś znacznie lepszego.
Jej źrenice zwęziły się, ale niemal natychmiast wróciły do zwykłego rozmiaru. Ogier z niepokojem dostrzegł tę zmianę. Wszystko w porządku? Wio odłożyła butelkę i spojrzała mu w oczy. O tak, to jest zajebiste, wypowiedziała spokojnym głosem, który mógł zwiastować początek jej kolejnego ataku szaleństwa. Daj, to chyba ci nie służy, powiedział, próbując zabrać jej butelkę, lecz ona w odpowiedzi odskoczyła w tył. Nie, moje, zawołała, przyciskając otwartą butelkę do piersi. Ogier machnął kopytem, zaraz Parilla najwyraźniej nie stanowi zagrożenia dla ich życia, więc niech sobie ją pije. Dobrze, powiedział. Ona uśmiechnęła się, dokończyła butelkę, znowu przeszła kilka razy przez wszystkie stany szerokości źrenic i skończyła z maniakalnym uśmiechem. Bierzemy to ze sobą, wszystko, rzekła tonem nie znosząc sprzeciwu, po czym zaczęła wyrzucać stare szmaty ze swoich jóg i z miejsca w pośpiechu upychała butelki pełne korzennego napoju. Dede rozwarł oczy ze zdumienia. Zaraz, co ty robisz? Zapytał. Dive stała teatralnie. Nie pytaj, po prostu spróbuj, rzekła, rzucając w jego kierunku jedną ze szklanych butelek. Nieświadomy ogier ledwo dał radę ją złapać kopytem. Postanowił, że nie będzie się kłócić z towarzyszką, a zamiast tego zrobi to, o co go poprosiła. Otworzył butelkę i już miał zamiar wyrzucić kapsel, ale postanowił lepiej mu się przyjrzeć. Zdawał się być dość skomplikowany w produkcji w porównaniu ze zwykłymi zwykłymi. W zasadzie, pomimo, że był zaledwie małym kawałkiem metalu, było w nim coś niezwykłego. Dec ze zdumieniem stwierdził, że mu się podoba. Chował go do kieszeni kombinezonu i pociągnął łyka z butelki. Fakt, gdy miała rację, na tym smakował wprost cudownie. No, to by było na tyle, rzekła Dee, dumna z siebie, a jej przepełniony bagaż wydawał głośny dźwięk zderzającej się szklanych pojemników. Z każdym jej krokiem. Wiesz co? Chyba możemy rozłożyć te butelki między nas, żeby cię aż tak bardzo nie obciążać, zaproponował Dee. Co? Chcesz zabrać moją starą Parillę? Zapytała, a w jej oczach pojawiła się iskra, podobna do tej, jaką wyduje się u matki broniącej swojego potomstwa. Nie, nie o to mi chodzi. Oczywiście, dalej jest twoja. Po prostu bym mógł ponieść trochę za ciebie. Dee zamyśliła się. Ale obiecujesz, że mi nie zabierzesz? Oczywiście, przecież nie znasz. Odparł ze szczerym śmiechem. No dobrze, ufam ci. Kucyki rozdzieliły zapas napoju do swoich jóg mniej więcej porówno. Wzrok Dee padł na drugą skrzynię. Najpierw skupiał się uśmiech. Jeszcze ty, zawołała, otwierając pojemnik. O, co ja widzę? A, zapiszczała radośnie, niczym fanka na widok swojego ulubionego piosenkarza. Za pomocą kopyt wyciągnęła ze środka niewielki karbinek z zamkiem dźwigniowym i zaczęła go oglądać. Jest piękny, prawda? Zapytała. Dead przytaknął, ale dla niego broń wydawała się być w jakiś sposób dziwna. Jest amunicja do tego? Pytał. Dee przytaknęła, wyciągając ze skrzynki dwa niewielkie okrągłe pojemniki wykonane z metalu. Jednorożec pochwycił jeden z nich magiczną aurą i otworzył. Jego oczom kazało się wiele ołowianych kulek o niewielkiej średnicy. Dee, to tylko wiatrówka. Były takie na strzelnicy w stajni. Nie będzie z niej wielkiego pożytku, rzekł, lecz Dee go nie słuchała. Tylko zaczęła ładować karabinek śrutem poprzez niewielki otwór znajdujący się po prawej stronie korpusu. Gdy już więcej kulek się nie mieściło w tubowatym magazynku znajdującym się pod lufą, Dee poruszyła dźwignią w dół i znowu do góry. Broń wydała z siebie radosny, metaliczny szczęk. Klacz obejrzała się w poszukiwaniu celu i jej oczy dostrzegły stary metalowy znak stojący jakieś 20 metrów od nich. Podniosła wiatrówkę tak, aby muszka i szczerbinka zbiegły się w jednej linii z jej celem. Uśmiech zagościł na jej pyszczku, gdy pociągnęła za spód. Rozległ się dźwięk spuszczonej sprężyny, a zaraz po nim metaliczny szczęk uderzenia pocisku o znak. Klacz obejrzała broń krytycznym okiem. Jest w całkiem niezłym stanie, stwierdziła. Biorę go ze sobą. Ale jesteś świadoma, że tym raczej nie zrobisz nikomu większej krzywdy? Zapytał jednorożec, spoglądając wątpliwie na nabytek swej towarzyszki. O, zobaczymy,
odparła, zakładając sobie broń na plecy za pomocą paska, który był do niej przyczepiony. Dead spojrzał znowu na stygnące zwłoki kucyku, co sprawiło, że poczuł się jakoś dziwnie. Możemy już stąd iść? Zapytał, chcąc jak najszybciej opuścić to miejsce. Co? A, tak, rzeczywiście, ale powiedz mi, samozwańcza Klarz obejrzała się dookoła. Gdzie niby chciałbyś iść? Masz jakiś cel? Chodź gdziekolwiek stąd, proszę. Odpowiedział, wisknął głową. Prawda była taka, że nie mieli celu. Pierwszy raz znaleźli się na powierzchni i nie mieli bladego pojęcia, gdzie powinni się skierować. Ruszyli wzdłuż drogi w stronę, którą wcześniej kierowała się trzyosobowa grupa kucyków. Szli w spokoju i w milczeniu dłuższą chwilę. Mieli na dzisiaj dość wrażeń. Choć tego nie okazywali, musieli odreagować w spokoju. W pewnym momencie zaczęło robić się ciemno. Dee podniosła głowę zaciekawiona. Dead, zauważyłeś? Ściemnia się. Ale zerknęła na niego bez zrozumienia. To normalne na powierzchni. Czytałem o tym. Cykl dobowy. Co kilkanaście godzin słońce zmienia się pozycją z księżycem. Dee uniosła jedną brew. Księżyc? Duże, okrągłe i białe. Powinno pojawić się na niebie nocą. O czym jest noc? Cykl dobowy. Na powierzchni przez pewien czas jest dzień, kiedy jest jasno, a potem przez jakiś czas jest noc, czyli ciemno i od nowa co 24 godziny. Czyli mam rozumieć, że zbliża się noc? Deadman przytaknął. Tak, kilka do kilkunastu godzin ciemności. Nie lubię ciemności, Dead, powiedziała. Na samą myśl spędzenia kilkunastu godzin w kompletnej ciemności tutaj wywoływała u niej drgawki. Dead przytaknął. Lepiej się gdzieś ukryjmy. Przebywanie na zewnątrz po ciemku może być niebezpieczne. Szli jeszcze jakiś czas, aż w pewnym momencie zza horyzontu wyłonił się niewielki, jednopiętrowy budynek, zrobiony z kawałków zardzewiałej blachy. Oddalony od drogi o jakieś pół kilometra, kucyki szybko oszacowały, że to najlepsze miejsce do spędzenia nocy, to też skierowały się tam. Ostrożnie z bronią w pogotowiu weszli do środka, jednak na szczęście dla nich budynek okazał się pusty. W środku było tylko jedno pomieszczenie, niemal zupełnie puste, za wyjątkiem kilku brudnych materacy i walających się tu i ówdzie zardzewiałych puszek i pustych butelek. Najwyraźniej kiedyś znajdowała się tutaj czyjaś szopa, a obecnie służyło kurtą za miejsce noclegu w czasie podróży. Wszystkie okna były zabite deskami, prawdopodobnie od bardzo wielu lat. W pomieszczeniu panowała ciemność i nie było żadnego potencjalnego źródła światła, więc musieli oświetlać je za pomocą swoich feedbacków. Jedynym dźwiękiem panującym wewnątrz było skrzypienie starych desek, co było dla swój sposób straszne. Więc tutaj odpoczniemy? Zapytała niepewnie Dee. To chyba najbezpieczniejsze miejsce w okolicy. Na zewnątrz jest już zupełnie ciemno. Nie wiadomo, czy nie wyszło do swoich kryjówek jakieś stworzenia. Jeszcze gorsze od tego, które spotkaliśmy. Wiem, ale obupłciowy kucyk stulił się w ogiera. Boję się, zaszeptała. Spokojnie, tu nam nic nie grozi, odpowiedział, obejmując ją. Jestem głodna, Dead, jednoroczy przytaknął. Ja też, myślę, że czas na posiłek. Kucyki zdjęły juki, usiadły wygodnie na ziemi, zjadły po jednym jabłku i popiły sarsaparillą, które miały ze sobą całkiem spory zapas. Nie było to posiłek dosyta, bardziej przekąska, ale wiedzieli, że muszą oszczędzać i pohamować swoją chęć zjedzenia więcej. Jutro będziemy musieli poszukać jedzenia, rzekł jednorożec z niepokojem, patrząc na stan inwentarzu w feedbacku, który jednocześnie mówił, że pozostały mu już tylko dwa jabłka. Jestem zmęczona, Dead. Spać mi się chce, odpowiedziała Dee. To normalne. Z tego co czytałem, tu na powierzchni noc to zazwyczaj pora spania. Połóż się. Dee spojrzała na niego zmartwiona. A ty? Ja będę pilnował. Tyś musi. Nie jesteśmy już wśród bezpiecznych ścian stajni. Sama widziałaś, że śmierć tutaj może przyjść szybko i niespodziewanie. Tak, to prawda, odpowiedziała, zaczynając trząść. Nie bój się, będę cały czas czuwał przy tobie, ale ja też potrzebuję snu. Za 3 godziny obudzę cię i wtedy ty będziesz czuwać, dobrze? W razie czego obudzisz mnie. No dobrze,
No, kładź się. Dobrze, dobranoc, Dad. Nawzajem. Samozwańcza klacz położyła się, zamknęła oczy i starała się nie myśleć o niczym nieprzyjemnym. Pomimo tego, że znaleźli się samotni w tym nieprzyjaznym, niebezpiecznym świecie, chociaż mieli spokój od Reda i innych. I to był plus całej sytuacji. Byli wolni. Ale ile warta jest wolność, skoro nie mamy co jeść? Pytała sama siebie, po czym cofnęła.